Poznaliśmy najlepszych sportowców z naszego miasta. W piątek w hotelu Aviator odbyła się gala Mistrzów Sportu Radomia 2021. Nagrodzeni zostali nie tylko zawodnicy, ale również trenerzy, sponsorzy czy działacze sportowi. Rok 2021, pomimo problemów, jakie przyniosła nam pandemia, to rok wielkich sukcesów radomskiego sportu. Mamy 4 drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo to właśnie piłkarze jako 4 ten zespół dołączył, ale też wiele sukcesów w sportach indywidualnych. Rok temu z powodu pandemii gala odbyła się w formie zdalnej. W tym roku, mimo obecnej sytuacji na świecie, wydarzenie odbyło się w atmosferze solidarności z Ukrainą. Planując to wydarzenie kilkanaście tygodni temu, mieliśmy na uwadze pandemię koronawirusa, ale mimo wszystko liczyliśmy na to, że to będzie prawdziwe święto radomskiego sportu, prawdziwe święto nas radomian. Będziemy mogli chwalić się sukcesami z poprzedniego roku i snuć plany na rok 2022. Te wydarzenia sprzed kilkunastu godzin, kiedy Rosja w bezprecedensowy sposób zaatakowała Ukrainę i dosłownie 200-300 kilometrów od Radomia słychać wybuchy, ataki rakiet rosyjskich na ukraińskie miasta, na pewno dziś burzą tę sportową, radosną atmosferę i cieszę się bardzo, że my tu w Radomiu, pomimo tych smutnych wydarzeń i informacji, jakie napływają do nas z Ukrainy, jesteśmy wspólnie, razem, solidarni z narodem ukraińskim. Tytuł drużyny roku trafił do Radomiaka Radom. Osobowością sportową roku został Sławomir Pietrzyk, prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Nagrodę Serce dla Sportu otrzymała Beata Sierac, Ireneusz Zgrzebnicki oraz Andrzej Jaśkiewicz. Jeśli chodzi o sport młodzieżowy i sport seniorów, to w ramach stypendium przekazujemy kilka milionów złotych i pomimo pandemii i różnych problemów finansowych nie zrezygnowałem z tego zadania, bo uważam, że przez sport to przede wszystkim bardzo dobrze promujemy nasze miasto i dzięki tym działaniom, które podejmujemy, możemy wspierać sportowców, ale też tak jak przy okazji tych gal możemy się chwalić sukcesami, bo rok 2000... Wyróżnienie otrzymało wielu zawodników z dyscyplin sportowych, to jest siatkówka, zapasy, pływanie, boks, lekkoatletyka, piłka nożna czy ciężary. Radom zdobył również pierwszy medal w historii w siatkówce żeńskiej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Akademia Tenisowa Masters otrzymali nagrodę w kategorii Impreza Sportowa Roku 2021 za organizację po raz pierwszy w Radomiu międzynarodowego turnieju tenisowego kobiet Lotos PZT Polish Tour Radom Cup 2021.